Czy to pieszo, czy na rowerze, czy autokarem, można też samolotem. Cel jest jeden: spotkanie z Bogiem. O niezwykłych miejscach, gdzie jest to możliwe w audycji Pielgrzymowanie. Zaprasza Mateusz Wałach. Jeżeli szukasz cudów Antoniego, spojrzyj na cały okrąg świata tego. Doznasz, jak słynie w każdej krainie i ciebie jego ratunek nie minie. Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu Pielgrzymowania, w którym porozmawiamy o wyjątkowym świętym znanym na całym świecie. Jest to święty Antoni Padewski. Audycja będzie miała charakter szczególny, bo będzie mowa o miejscu, gdzie się objawił. Jest to sanktuarium w Radecznicy, a moim rozmówcą jest gość, który zna to miejsce chyba od dziecka. Ojciec Alojzy Garbasz, Rzecznik Bernardynów. Pokój i dobro, Pokój i dobro. Na samym początku może ustalmy Życiorys Antoniego. Wiele osób mówi Antoni Padewski, Antoni Padewski, no bo grupa Antoniego jest w Padwie, a niewiele osób wie, że święty Antoni z pochodzenia był Portugalczykiem. Tak. Nasz liturgista śmiał się, że Padewski to był biskup, natomiast tutaj mamy Antoniego z Padwy. Antoni, który urodził się w Lizbonie. I większość swojego życia, takiego świeckiego, spędził właśnie w Portugalii. Natomiast tutaj z datą jego urodzenia też zauważyłem, że są różne dane podawane. Niektórzy sugerują, że urodził się w 1191, inni, że w 1195. W każdym razie urodził się w szlacheckiej rodzinie. Tak więc, jeśli chodzi o poziom jego życia, możemy przypuszczać, że wiodło mu się dobrze. Był w dużej mierze pod opieką matki, ponieważ jego ojciec, można by powiedzieć, że pracował na zamku jako, jako właśnie rycerz. Sprawował tam różne pewnie funkcje. Natomiast Ferdynand, bo takie było jego, jego świeckie imię z chrztu. Ferdynand od pierwszych lat właściwie był dobrze wychowywany, miał odpowiednią wiedzę i już w wieku 15 lat, niektórzy sugerują, że może to jednak było, jak miał 17, wstępuje do kanoników regularnych. I, i to wszystko się dzieje w Lizbonie, w ramach tego jego rodzinnego miasta. Natomiast po dwóch latach, Obecności u kanoników poprosił o przeniesienie do innego miejsca, ponieważ nachodziła go rodzina. Jego krewni, którzy chcieli mu to wybić z głowy, żeby, żeby nawet nie myślał o, o jakimś życiu zakonnym, o kapłaństwie, dlatego poprosił o to przełożonych. Oni się na to zgodzili i tak Ferdynand zawędrował do Koimbry. Tam był jedyny uniwersytet w Portugalii, tak więc miał dostęp też do wyższego wykształcenia, co też, czemu też się poddał, bo, bo zdobył wykształcenie teologiczne i bodajże w 1219 roku przyjął święcenia kapłańskie. Natomiast to nie jest koniec jego historii, ponieważ jako, kapłan w zgromadzeniu kanoników przeżył zaledwie jeden rok. W 1220 roku w małym klasztorku pod Koimbrą zdarzyło się coś niezwykłego. Mianowicie żyli tam bracia franciszkanie, bracia mniejsi, którzy chcieli udać się do Mahometan, aby tam ich ewangelizować. Udali się do Maroka. Antoni znał ich jeszcze wcześniej, jak, jak właśnie widział ich. Pewnie też przyby, przybywali do, do Koimbry, do kościoła kanoników. Tam ich spotykał, a spotkał ich wkrótce w zupełnie inny, niespodziewany sposób, bo tam trafiły o pięć trumień z ciałami tychże braci. Byli to pierwsi męczennicy franciszkańscy. Tak więc Antoni uczestniczył w ich pogrzebie i to nim bardzo mocno wstrząsnęło. I dzięki temu właściwie zainspirował się do tego, że, że chce zająć ich miejsce. Że chce wstąpić do Franciszkanów. Chce wstąpić do franciszkanów, chce udać się na, na misję, by ewangelizować Mahometan. Co no, dla nas jest to teraz oczywiste, że wiązało się. Z pragnieniem śmierci męczeństwa. On tak, tak chciał się uświęcić. I co ciekawe, pogrzeb odbywa się w styczniu 1220 roku. Wkrótce potem prosi swoich przełożonych o to, żeby mógł wstąpić do, do franciszkanów. Oni się na to zgadzają. I do tych nowych przełożonych, właśnie u braci mniejszych idzie z prośbą, żeby mógł wyruszyć na misję, ponieważ wtedy, gdy wstępował już jako kapłan, złożył od razu śluby wieczyste. Tak więc mógł być wysłany właściwie niemal od zaraz na, na tę misję i faktycznie pod koniec roku 1220 już jest wrodzoną do Maroka. Ta misja niestety się nie powiodła. Jest to taki czas tam w Maroku, wtedy suszy, gdy właściwie no, nie miał żadnych słuchaczy, komu mógłby wygłosić jakieś kazanie czy do czegoś zainspirować. A dodatkowo dopadła go febra. Musiał po kilku miesiącach wracać i co ciekawe, nie wrócił już do Portugalii. Statek, który przeżył no, parę takich mocnych burz na morzu, zatrzymał się na Sycylii. Tam Antoni wysiada, tam już zostaje w klasztorze franciszkańskim. Podobno już jako zakonnik miał dokonywać wielu cudów. Za jego życie już się działy cuda i te cuda obrosły w legendę. Jedną z nich jest kazanie do ryb. Jak to było z tym kazaniem do ryb? Nie, no te cuda nie od razu się, że tak powiem stawały. Tutaj jeszcze może bym Zanim dojdziemy do tych ryb, nadmienił, że Antoni, jak wstąpił do Franciszkanów, to właściwie na początku był takim bardzo cichym bratem. Nie był ekspresyjnym człowiekiem, siedział właściwie jako taki cichy, posłuszny brat. Najpierw był skierowany do pusteli na kilka miesięcy a później, gdy w 1221 roku trafił na kapitułę generalną i tam spotkał się ze świętym Franciszkiem z Asyżu, właściwie nikt go nie znał. Tuż po tej kapitule, na tej kapitule niczym się nie wsławił. Po tej kapitule odbywały się święcenia kapłańskie, na które, jak się mówi, albo nie dotarł kaznodzieja, Albo przełożony zapomniał ustalić, kto głosi kazanie. Nie miał kto tego kazania wygłosić. I ktoś zażartował z tam obecnych. No to Antoni, no bo on był cichy. Nikt nie słyszał, jak mówi kazań. Antoni przyjął to jako wezwanie do posłuszeństwa i powiedział kazanie. A że był gruntownie wykształcony, to umiał sprawnie połączyć i wątki związane ze słowa, które wynikały ze słowa Bożego, z liturgii też interesował się ówczesnym światem, dlatego umiał to zgrabnie ze sobą połączyć. Miał też taki dar przekonującej mowy, powstało z tego znakomite kazanie, i od tamtego momentu on był skierowany właściwie wszędzie jako kaznodzieja ma głosić kazania, co w tamtym czasie nie było oczywiste. I skoro Antoni wędrował od miejsca na miejsce, by, by kazania głosić, zdarzało się też, że nie trafiał na dobre grono słuchaczy. Bo owszem, w niektórych miejscach na kazania Antoniego zbierali się ludzie po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy czekali już od poprzedniego dnia, żeby go słuchać, a na innym, tak jak tutaj w tym przypadku, gdy mówimy o kazaniu do ryb. Udaje się do Rimini. My dzisiaj znamy Rimini jako taki ośrodek wypoczynkowy, kurort. Wtedy to było takie no, zagłębie heretyków. Chciał ich przekonać, żeby się nawrócili, ale oni nim wzgardzili. Nie miał do kogo mówić. Wobec tego poszedł na brzeg rzeki i rzeki morza i tam głosił do ryb. Zaprosił ryby do tego, żeby wielbiły Boga. I przede wszystkim e, gdzieś e, czytałem urywki no takiej interpretacji, jak to kazanie mogło wyglądać. Umiał wychwycić wszystkie e, fragmenty z Pisma Świętego, gdzie jest mowa o rybach, jak ryby uwielbiają Boga. E, ale co się później wydarzyło? Ludzie, którzy obserwowali Antoniego i byli zdumieni tym cudem, że tyle ryb w jednym miejscu się zgromadziło, żeby słuchać Antoniego, Zmienili swoją postawę i się nawrócili. Czyli też takie oddziaływanie na ludzi upartych w sercu, poprzez to, jak, jak zwierzęta potrafią uwielbiać Boga. W każdym niemalże kościele, ba, w każdym klasztorze franciszkańskim, znajdziemy ołtarz albo figurę świętego Antoniego. Na czym polega fenomen jego kultu? Nie da się tego na pewno. W kilku zdaniach ubrać słowa, na czym polega ten fenomen, czy dlaczego ludzie tak cisną do Antoniego. On jest świętym, który na pewno zyskał uznanie przez to, że jest skuteczny. Wiadomo, że człowiek idzie tam, gdzie wie, że coś osiągnie. Czyli jak modli się do jednego świętego, nie widzi skutków swojej modlitwy, szuka kolejnych. I właściwie to jest taka może troszeczkę turystyka modlitewna: od jednego świętego do drugiego, który skuteczniejszy tam się zatrzymam. Ale faktycznie Antoni ma coś w sobie takiego, że przyciąga ludzi, którzy może nie tyle chcą wywołać czy wymusić jakiś cud, ile wiedzą, że mogą swoje problemy złożyć na jego ręce i że, że Antoni nie, nie przejdzie obojętnie obok tego. W każdym niemal kościele faktycznie jest jakaś figura czy obraz, najczęściej jest też połączona ze skarboną na tak zwany chleb świętego Antoniego. Co ciekawe, to ten zwyczaj powstał w XIX wieku i tutaj mamy fantastyczne zastosowanie modlitwy do świętego połączonego z konkretnym uczynkiem, że jak się modlę o jakiś dar, o, o to, żebym był wysłuchany w konkretny e, sposób, no to mam też zrobić coś ze swojej strony. E, mam się nawrócić w jakimś stopniu. Czyli tutaj e, skarbona na chleb świętego Antoniego to jest taka co, całoroczna jałmużna. Po to, żeby mnie angażowała i żebym myślał o potrzebujących, o ludziach biednych, e, którym Antoni przychodził z pomocą wtedy, gdy żył, a teraz, e, gdy już jest święty, to też w taki sposób się troszczy o ubogich, i w taki sposób też nas, nas angażuje do tej troski. Radecznica to niezwykłe miejsce na mapie Polski i świata, bo tam ukazał się właśnie święty Antoni. Ojcze, jaka jest historia tego miejsca, bo wiąże się ona z objawieniami świętego Antoniego Szymonowi Tkaczowi. Jak zaczyna się historia tego niezwykłego miejsca? Jakim jest radecznica? Historia tego miejsca zaczyna się od tego, że to jest zwykła wioska, dzisiaj dodalibyśmy jeszcze zabita deskami. Wioska, w której właściwie na górze, na łysej górze, jest tylko las. I, i to właśnie w majowy poranek o świcie, czy, czy niektórzy sugerują, że mogło być to w nocy, Szymon w swoim domu słyszy słowa Szymonie, Szymonie. Podobnie jak, jak mamy historię z Samuelem w Starym Testamencie. On nie wie, co się dzieje. Oczywiście następuje to kilkokrotne wołanie go po imieniu. W końcu wygląda przez okno, patrzy, a ta góra jest spowita światłem. Tak jakby ten las płonął. I w końcu w tym wezwaniu odczytuje taki, takie też wołanie do siebie, żeby tam pójść, żeby sprawić, co się dzieje. I gdy tam Szymon dotarł, to tam właśnie ujrzał świętego Antoniego. Święty Antoni powiedział mu, no takie słowa są zapisane na jednym z obrazów z XVIII wieku. Te obrazy są właśnie w klasztorze w Radecznicy dostępne autorstwa Gabriela Sławińskiego. Tam właśnie jest opis tych objawień i słowa, które miał wtedy usłyszeć Szymon. Ja jest święty Antoni, mam to zwoli najwyższego Pana, abym tobie opowiedział, iż na tym miejscu chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie. Przeze mnie chorzy, ślepi, chromi i różnymi dolegliwościami utrapieni znajdować i otrzymywać będą pociechy swoje. Chorzy zdrowie, ślepi wzrok, chromi, chud, zgoła wszyscy uciekający się na to miejsce bez łaski nie odejdą. Te słowa, które usłyszał Szymon od Antoniego były wezwaniem, żeby, żeby też udał się do... Do biskupa, a wiedział, że, że dla Szymona może być to problem. Dlatego miał mu dać karteczkę, która pachniała w charakterystyczny sposób. Miał to, to dać Franciszkanom konwentualnym z zamościa. Miał tam się udać, a oni wtedy już by go przekierowali do biskupa. Szymon oczywiście z tym zwlekał, bo pomyślał, że uznają go za, za głupka. Wraca do siebie. Właściwie sam nie wie, czy mu się śniło, czy to miało miejsce naprawdę. I te wizje powtarzają się za kilka dni, Gdyż, gdy, gdy Antoni jest, gdy Antoni wręcz tego Szymona przymusza: Idź i zrób to, co ci kazałem, żebyś zrobił. W końcu Szymon udaje się do, do Franciszkanów konwentualnych do Zamościa, przekazuje to, co ma do przekazania tą karteczkę i i przesłanie, żeby tam stworzyć świątynię, miejsce kultu świętemu Antoniemu. Ale franciszkanie też poddają to wątpliwość, karteczkę tą zachowują i, i ślad po tym wszystkim ginie. W kolejnych objawieniach, bo była to właściwie seria kilku objawień, ilu dokładnie nie wiemy, Antoni prosił Szymona, żeby ustawić tam krzyż. Figurę męki pańskiej, którą Szymon miał się postarać u włodarza sąsiedniej wsi, żeby właśnie wystawić ją z dębu. Ten krzyż stanął. Antoni później jeszcze w kolejnych objawieniach przeprowadził Szymona do wody, do źródła i to źródło pobłogosławił. Miał wtedy powiedzieć takie słowa. Ta woda szczęśliwa zostanie i będzie zdrowa na wszystkie choroby. Ktokolwiek jej tylko użyje, zdrów będzie. I faktycznie działo się tak, że, że każdy, kto, kto tą wodą się przemywał, tą wodę spożywał, doznawał uzdrowienia ze swoich chorób, z dolegliwości, też duchowych. No, i tak się dzieje po dzień dzisiejszy. Że. No to objawienie właściwie mierzy się cudami. Gdy, gdy myślimy o tym, czy to objawienie zostało zaaprobowane przez Kościół, tak, zostało zaaprobowane, w jaki sposób? W taki, że już 5 lat po, po pierwszych objawieniach, czyli w roku 1679, biskup Chełmski tworzy komisję teologiczną. Która miała zbadać i przyjrzeć się temu, tym objawieniom i miała przebadać cuda. Właściwie komisja nie tyle badała słowa, czy są autentyczne, czy wizje są autentyczne, ile mierzyła autentyczność tego objawienia cudami. Przebadano bodajże ponad 20 przypadków uzdrowień z różnych chorób, wskrzeszeń, i, i wydano wtedy właśnie to potwierdzenie, że. Objawienie Świętego Antoniego w Radecznicy jest wiarygodne. Ale dobrze wiemy, że to nie jest jedyne objawienie Świętego Antoniego. W Polsce możemy tutaj z tego naszego gruntu przytoczyć jeszcze choćby objawienie w łagiewnikach, które miało miejsce 13 lat później. No jednak tutaj w naszym kręgu Radecznica jest bezkonkurencyjna. Radecznica jest bezkonkurencyjna. Wspomniał ojciec, że najpierw na miejscu objawień stanął krzyż, a dzisiaj stoi wspaniała bazylika, kto ją ufundował? No i co znajduje się w bazylice, jak już wejdziemy do środka. No nie od razu wszystko tam powstało, najpierw był krzyż. Biskup następnie gdy przekonał się, że coś jest na rzeczy, ale jeszcze nie powstała ta komisja, postanowił kupić całą wioskę wraz z folwarkiem i zaprosić na to miejsce Bernardynów. Tak więc Bernardyni przybywają już w kilka lat po tych objawieniach. Biskup daje im wioskę, i to jest sytuacja niezwykła, że Bernardyni stają się właścicielami wioski. I właścicielami folwarku, z którego mieli czerpać po prostu przychody na swoją działalność tam. Za to Bernardynom 50 lat później się dostanie, można by tak powiedzieć, od, od generała zakonu, bo wtedy przysyła komisję, która bada tą sprawę, że Bernardyni są właścicielami wioski, mają się jej pozbyć, bo kłóci się to z ubóstwem. Tak więc y, są tam Bernardyni. Na początku jest wybudowany, y, wybudowana przez biskupa drewniana kapliczka i mały drewniany klasztor. Y, od początku było tam właściwie pięciu braci: czterech kapłanów, jeden brat zakonny kwestarz. Y, I wtedy też podjęto decyzję, że, że drewniana kapliczka i drewniany klasztor nie wystarczą, trzeba wybudować murowany kościół. Tak się też dzieje, że Bernardyni starają się zjednać fundatorów, poszukać ich. Do, fundatorów, do grona fundatorów należała księżna Gryzelda Wiśnie, Wiśniowiecka wraz z synem Michałem, czyli późniejszym królem, królem Polski. Do grona takich fundatorów można też zaliczyć króla Jana III Sobieskiego, który po zatwierdzeniu fundacji przez Sejm obiecał klasztorowi życzliwość i pomoc. Należy też do tego grona Jan Karol Romanowski, podkomorzy hełmski i poseł na Sejm, oraz Elżbieta Kopczyńska z całą swoją rodziną. Oni właściwie starali się o to, żeby zagwarantować środki na budowę kościoła. Ta budowa odbywa się w latach 1686 do 95, czyli widzimy, że była to budowa błyskawiczna. W 95 roku już ma miejsce konsekracja kościoła i następnie całe funkcjonowanie tego obiektu, dalsze remonty, to jest właściwie ogromne grono ofiarodawców, dobrodziejów. Na czele również z członkami Ordynacji Zamojskiej, która zobowiązała się do płacenia, można powiedzieć, stałego podatku na rzecz klasztoru i utrzymania tej fundacji. To miejsce zostało rozsławione nie tylko dzięki samym objawieniom i łaskom otrzymywanym przez stawieńców Świętego Antoniego, ale też dzięki ogromnej pracy waszego zakonu, ojców i braci Bernardynów. Kiedy przybyliście tutaj, ojciec już wspomniał, jakie były początki, ale ta praca i rozsławianie kultu świętego Antoniego w tym miejscu zostało przerwane poprzez kasatę klasztoru przez władze carskie, a w czasie Polski Ludowej był tutaj urządzony szpital psychiatryczny. No Mimo wszystko Antoni sprawił, że jednak wróciliście do Radecznicy. No to są bardzo burzliwe dzieje, klasztor przeżył właściwie dwie kasaty. Od roku no, pierwszej obecności Bernardynów, czyli 1667, bernardyni byli w Radecznicy do 1869, do pierwszych konsekwencji powstania styczniowego, ale co ciekawe, Kasaty innych klasztorów odbywały się tuż po powstaniu styczniowym, czyli w 1864. Natomiast wtedy Radecznicy nie skasowano. I nie, nie było takiego zamiaru. Bernardyni angażowali się w pomoc powstańcom, tak jak w wielu miejscach, tak i tutaj był tam urządzony szpital dla, dla po prostu rannych czy poległych. Powstańców, była ta pomoc duchowa. Bernardyni byli też kapelanami osób walczących o wolność ojczyzny, i, i wtedy sankcje, jakie spadły na klasztor, to właściwie konfiskata lasu, łąki, terenu, ale klasztor po, pozostał, Bernardyni pozostali. Natomiast z niespodziewanej strony nastąpił powiedzmy atak bo ze strony biskupa grekokatolickiego, Chełmskiego, który właśnie postarał się u cara o akt kasacyjny klasztoru, żeby on mógł tam zrobić parafię grekokatolicką. Ponieważ widział wcześniej, jak te odpusty wyglądają, musimy wiedzieć, że XIX wiek to właściwie wiek największego rozkwitu kultu Antoniego. Na, na ziemi lubelskiej. To tam na odpusty ściągały właściwie e, tysiące wiernych, e, tak jak, jak ostatnio na Lednicy była mowa, że było bodajże 18 tysięcy uczestników, to właśnie średnio na odpust tyle przybywało ludzi. E, a widząc, że, że po prostu tam kult kwitnie, no i, i po prostu, że to się opłaca, biskup grekokatolicki postanowił, że, że tutaj wbije klina. No i niestety udało mu się, bo, bo ten dekret carski wyszedł. Bernardyni oczywiście robili wszystko. Wysyłali delegację do cara, żeby, żeby to cofnąć. No ale tego się nie dało odkręcić i 5 maja 1839 roku klasztor ma ulega, ulec całkowitej kasacie. Zakonnicy wraz z dziekanem zamojskim postanowili, że dobra klasztoru totalnie wyczyszczą. Porozdają okolicznym parafiom, żeby nic no nie zostało jakoś niepotrzebnie zdewastowane. I faktycznie poszczególne ołtarze, kielich, wyposażenie wędruje do wszystkich okolicznych parafii klasztor i kościół zostaje totalnie pusty. Przybywają tam grekokatolicy, urządzają parafię, ale niestety nie idzie to zbyt dobrze, ponieważ tam nie było grekokatolików na miejscu. Oni zjeżdżali z dalszych okolic, rzeczywiście na odpustach antoniańskich nawet było tak, że dla grekokatolickich pielgrzymów urządzano specjalne nabożeństwa w niektórych kaplicach ale oni przyjeżdżali z dalszych stron. Natomiast tutaj, skoro nie wyszło z tą parafią grekokatolicką, później przebranżowiono, powiedzmy, ten kościół na parafię prawosławną. Ale prawosławnych w okolicy też nie było. Więc jaki sposób znaleźć na to, żeby, żeby coś się zadziało? Sprowadzono tam najpierw Mnichów prawosławnych a w 1899 sprowadzono tam zakonnice prawosławne. Nawet w latach świetności było tam 70 tych zakonnic, które stworzyły ochronkę dla dzieci, dla, dla dzieci, których rodzice gdzieś tam zaginęli albo zginęli, właśnie po to, żeby opiekując się nad dziećmi. Powolutku przestawiać ich spojrzenie na Pana Boga, czyli też bardziej zachęcać ku prawosławiu. To jest pierwsza kasata. Natomiast kiedy ona się skończyła? W 1915 roku wtedy, gdy wojska radzieckie się wycofywały z tego terenu, również zakonnice stąd uciekły. Kontrolę nad kościołem przejmuje Komitet Obywatelski złożony z lokalnych działaczy, przejmują kapelani wojskowi polskich legionów. Przez pierwsze lata to właściwie oni starają się no, o ponowne zaadoptowanie za tego kościoła pod cele kultu. Starają się tam systematycznie organizować jakieś msze, nabożeństwa i przede wszystkim te odpusty na 13 czerwca. I powstaje dopiero później ta myśl, że warto, żeby wrócili tu Bernardyni. No bo bez nich to jakoś się toczy, ale jest ciężko. No bo tutaj proboszcz z sąsiedniej parafii nie chce przyjechać mszy odprawić, bo ma swoją parafię. Tutaj ci kapelani i wojskowi nie zawsze są dostępni. No, i, i trzeba, trzeba to ruszyć. Faktycznie powstają te, te ruchy, żeby Bernardynów zaprosić, i w 1919 roku ten powrót następuje. Wraca tutaj sześciu zakonników, trzech księży, trzech braci. I oni starają się przede wszystkim najpierw przebudować kościół, bo był on urządzony jako cerkiew, dach, kopuła i tak dalej. Oni postarali się o to nowe wyposażenie, zbierali na to środki. Te czasy do, do właściwie II wojny światowej, to czas jeszcze większego rozkwitu. Bo faktycznie wtedy jest tam gwardianem tak, ojciec metody Sikora, który był takim wizjonerem i chciał, żeby w tym miejscu powstało też kolegium dla nauczania najpierw y, młodzieży męskiej y, na poziomie szkoły średniej. Y, przez y, lata 1922 do 1939 y, przez kolegium przeszło ponad 700 absolwentów, z czego 20% wstąpiło do, do nas, do Bernardynów. Y, wtedy to był, był taki rozkwit, że tworzono tam nawet właśnie bibliotekę dla miejscowej ludności, tworzono różne akademie, teatry. To był właściwie ośrodek kultu Antoniego, ale też i ośrodek kultury. Na rok przed wojną założono tam nawet drukarnię, żeby tworzyć taką lokalną prasę i, i ludzi w to zaopatrywać. Ta druga kasata, o której na początku wspomniałem, nastąpiła już po wojnie. Po II wojnie światowej, w 1950 roku, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa wkraczają do klasztoru, aresztują zakonników za współpracę z Armią Krajową i z Winem. Wytyczają im taki pokazowy proces, który no toczył się jeszcze przez rok albo dwa. Gdzie skazano prowincjała Bernardynów, ojca Bronisława Szepelaka, skazano e, dwóch kolejnych gwardianów. E, jak to było tam nazwane? E, prowincjała skazana za to, że popierał działalność band szpiegowsko-terrorystycznych. Dopuścił do tego, że kolejni gwardiani klasztoru byli kapelanami band oraz że klasztor był punktem kontaktowym tych band. E, Wyrok uniewinniający na nich zapadł dopiero w 1995 roku, że właściwie walczyli o wolność. Oni po, po takim krótkim czasie zostali zwolnieni, bo nie chodziło o to, żeby ich faktycznie o coś oskarżyć i, i trzymać w areszcie, ale chodziło o to, żeby klasztor na tyle otoczyć wielką niesławą, żeby nikt tam nie chciał pielgrzymować. I faktycznie poniekąd to się udało. Kult spadł. W taki sposób, że rozsyłano informację, że następnego odpustu tam nie będzie. I faktycznie Urząd Bezpieczeństwa stał przy bramie, brama była zamknięta. Przyszli pielgrzymi i mówili: Jeśli nas nie wpuścicie, to będziemy tutaj wyważać tę bramę. Wpuścili, ale jednak ta, ta cała atmosfera zastraszenia była dość mocna. Nie bez powodu stworzono też szpital psychiatryczny w budynkach klasztornych. Właśnie po to, żeby to miejsce kojarzyło się jako takie dla ludzi, którzy mają problemy z psychiką. Do dziś ten szpital psychiatryczny jest i dzisiaj sobie nie wyobrażamy tego, żeby go tam nie było, ponieważ no, pomaga. pomaga potrzebującym faktycznie ludziom w różnych chorobach psychicznych, ludziom uzależnionym. Dla, jest pomocą dla, dla ponad 400 osób, zatrudnia tam ponad 300 osób. No tego się nie da dzisiaj odkręcić. Yy, ale wiemy, że, yy, że to przez komunistów był jakiś element zaplanowany, żeby, żeby po prostu osłabić kult świętego Antoniego. Ale tego kultu nie dało się do końca yy, osłabić. Ba, ten kult się odrodził. No i pielgrzymi nadal przebywają do Radecznicy. Sercem sanktuarium, jak wspomnieliśmy, jest bazylika, w której znajduje się otoczony wielką czcią obraz świętego Antoniego, ale to nie jest oryginalny obraz, który był czczony w Radecznicy od wieków, jeśli dobrze pamiętam. Nie. Obraz świętego Antoniego, który powstał. No, najprawdopodobniej na zamówienie tych pierwszych Bernardynów, którzy tam przybyli. Jak dowodzą opisy w kronice klasztornej, ten pierwszy obraz przedstawiał świętego w brązowym habicie. Na tym habicie były umieszczone hafty z kwiatów. W prawej ręce trzymał lilię, w lewej Księgę Pisma Świętego, na której siedziało Dzieciątko Jezus. Tło było niebieskie, na tym tle też były gdzieś tam w tle drzewa. Ten obraz później został przykryty wotywną suknią, srebrną wotywną suknią, i ten obraz ani ta suknia się nie zachowały. Prawdopodobnie, jeżeli to dotrwało do tej pierwszej kasaty klasztoru. To główny ołtarz wraz z tym obrazem trafił do kościoła w Łabuniach. Tam wziął właśnie dziekan do siebie ten, ten ołtarz i obrazy. Przy powrocie Bernardynów tego obrazu nie dało się już uzyskać, ponieważ on spłonął 30 lat po, po tym przypadku kasaty. Spłonął ołtarz, spłonął obraz. Powstał kolejny obraz wtedy, gdy Bernardyni powrócili do radecznicy. Był on zrobiony pewnie na podobieństwo tamtego. Ten obraz, który jest obecnie, on powstał po pożarze w roku 1995. I o ile dobrze pamiętam, a byłem wtedy dzieckiem, ja jeszcze pamiętam. Obraz, który był przykryty właśnie srebrną wotywną suknią, czyli był zrobiony na podobieństwo tego, jak to było w Pierwo XVII wzoru. wieku. tak. Natomiast ten powstał po roku 1995, jest autorstwa pana Jerzego Kumali, i on przedstawia właśnie Antoniego w takiej samej pozie, jak był w tym pierwszym ułożeniu. Z tym, że te, te właśnie kwiatowe ornamenty są już na, na złotym tle za świętym Antonim. Oprócz klasztoru mamy jeszcze słynne źródełko. Jak do niego trafić? W Radecznicy nie idzie się pogubić. To, to jest właśnie miejscowość, przez którą prowadzi jedna szeroka droga. I właściwie idąc w stronę klasztoru, mijając ten klasztor, zostawiając go po, po lewej stronie, idzie się wprost do kaplicy, która jest położona na palach na wodzie. Tam właśnie jest to źródełko, do którego właściwie nieustannie przybywają ludzie, żeby zaczerpnąć stamtąd wody. Nie tylko dlatego, że jest, że jest dobra, jest zdrowa. Ale też dlatego, że według obietnicy świętego Antoniego, przez tą wodę dzieją się cuda i dzięki tej wodzie każdy może doznać uzdrowienia może być zdrowy i duchowo, i fizycznie. Jeżeli natomiast schodzimy z klasztoru, to wystarczy przejść laskiem przy właśnie szpitalu tam dalej są też trzy kaplice postawione w miejscu objawień świętego Antoniego, które w naturalny sposób prowadzą do tej kaplicy przy głównej ulicy, kaplicy, gdzie jest źródełko. I to jest to źródło, które Antoni miał pobłogosławić. Tak, tak, zgadza się. Niektórzy błędnie myślą, że wodę nabiera się z dwóch stawów, które tam są. No wiadomo, woda w stawach nie jest czysta. Są tam różne rośliny. Zwierzęta, żyjątka, to nie jest ta woda. Ona jest ze źródła, które wybija po prostu z ziemi. Także faktycznie ona jest krystaliczna, czysta, nadaje się do spożycia i do przemywania twarzy, rąk. Ojcze, w bazylice mamy obraz, mamy też relikwie świętego Antoniego, które są w specjalnym klęczniku, żeby każdy z pielgrzymów mógł oddać im cześć. Ale. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w samej bazylice oprócz obrazu no i relikwiarza świętego Antoniego? To właściwie no są główne te punkty, które mają przyciągać uwagę. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę, w podziemiach bazyliki znajdują się groby żołnierzy wyklętych, którzy w ostatnich latach byli tam po prostu chowali, chowani z honorami. Tak więc, jeżeli zejdziemy tam poniżej schodów, po lewej stronie jest tam wejście do krypty. Tam można właśnie pomodlić się nad ich grobami, uczcić ich trud, właśnie walki o niepo, niepodległość. Są to właśnie członkowie, członkowie Armii Krajowej, żołnierze, którzy walczyli jako ci, ci niezłomni. Warto na pewno wybrać się do tego lasu, o którym powiedziałem, żeby zobaczyć te XVIII wieczne kapliczki. One może nie mają w sobie wiele uroku, bo, bo po prostu są proste, ale one są takim śladem, jak święty Antoni prowadził Szymona, wodził go. Bo w pierwszych latach już obecności Bernardynów oni właściwie stworzyli taką wizję tego miejsca. Że te kapliczki wystawione na miejscu objawień Świętego Antoniego, według wizji z obrazów, które przedstawiają tą historię objawień, Antoni miał na poszczególnych drzewach nawet wiązać węzełki. Może to są wizje za daleko już posunięte, ale pokazują, że, że Antoni prowadzi najpierw Szymona. Na, na wzgórze, na łysą górę, żeby tam pokazać, gdzie ma stanąć kościół, miejsce kultu. I stamtąd prowadzi Szymona do, do kaplicy na wodzie, żeby tam pokazać tą wodę, pobłogosławić tą wodę i dać ją do użycia. To są takie, taki szlak wędrowny dla każdego z nas, żeby dać się prowadzić świętym. Nie tyle w takim znaczeniu. Prowadzić na oślep, ale przede wszystkim dać się nawracać, dać się inspirować do zmiany, żeby szukać czegoś głębiej niż tylko zwykłych cudów. Bo wydaje mi się, tak przynajmniej ja odczytuję tą obecność Świętego Antoniego. Łatwo jest go zamknąć w takiej klatce: potrzebuje coś nagle, zgubiły mi się klucze. Chodź, pomóż bo ja nie wiem, co teraz zrobić. I święty Antoni rzeczywiście pomaga. Myślę, że każdy z nas miał takie sytuacje, gdy coś zgubił i do świętego Antoniego się modlił. Ale tutaj przesłanie Antoniego, wydaje mi się, jest, jest głębsze. Ja nie jestem tylko jako ten nieszczęśnik, który ma ci odnajdywać rzeczy materialne, które zgubiłeś, ale ma ci pozwolić przede wszystkim odnaleźć to, co zgubiłeś głębiej. Na kaplicy na wodzie jest tam właśnie napis: Święty Antoni patronie tego co warto odnaleźć. I tu jest coś więcej niż tylko rzeczy zaginione. Gubimy często siebie, gubimy często swoją tożsamość, gubimy siebie jako ludzi wierzących, gubimy Boga, jego obecność w naszej codzienności. A Antoni ma nam pokazać, że poprowadzi nas, jeśli mu zaufamy. I że mamy nie tylko szukać tych przysłowiowych kluczy, do samochodu mamy szukać właśnie siebie, szukać świętości. Tak jest no chyba sens tego tego miejsca. Do tego miejsca przygnęła niezwykła nazwa jasnej góry lubelszczyzny, co więcej pielgrzymi przyjeżdżają do radecznicy, żeby prosić o łaski i te cuda i łaski, mimo upływu lat od objawień świętego Antoniego, dzieją się tam nadal za jego przyczyną, za jego wstawieństwem. Czy może ojciec przytoczyć jakieś świadectwo naszym słuchaczom? Ci, którzy pierwszy raz przyjeżdżają do radecznicy, jak widzieli ten napis Witamy na Jasnej Górze Lubelszczyzny, czy na Częstochowie Lubelszczyzny, Śmiali się i mówili jaka megalomania, skąd ta nazwa, ona nie została wymyślona przez nas, ona została właściwie stworzona w XIX wieku przez ludzi świeckich, którzy opisywali to miejsce, między innymi w Tygodniku Ilustrowanym. Tam napisano, czem chowa dla całej Polski, tem Radecznica jest dla lubelskiego. I, I to właśnie to miejsce zyskało taką rangę dla nie tylko miejscowych, bo tam pielgrzymowali też z Podkarpacia, z Lubelszczyzny, z północy Polski, z Kresów Wschodnich, a nawet z, Ma z Mazowsza. Dzisiaj, jak się jest na odpuście Świętego Antoniego, doskonale można podpytać, kto skąd jest, i faktycznie z całej Polski ludzie tam przybywają. Natomiast jeśli mowa o jakichś cudach, tamte cuda dzieją się nieustannie. O tym się może głośno nie zawsze mówi, ale dla wprawnego obserwatora będzie to znakiem, że tam na przykład przychodzą ludzie i nie tylko dają intencje na mszę świętą, tak jak właściwie wszędzie, ale tam też zostawiają ofiarę, żeby się pomodlić w jakiejś palącej intencji, i odśpiewać tzw. Sick Czyli y, responsorium do Świętego Antoniego po łacinie albo po polsku. Faktycznie w każdy wtorek, y, tym bardziej teraz, y, jeśli trwa nowenna do Świętego Antoniego, tych intencji jest całą masę. Jest to nie do przeczytania, y, ale widać, że też po intencjach, y, gdy dużo jest dziękczynnych y, intencji, że one się spełniają. Pytając ostatnio właśnie braci, którzy tam pracują, jak to jest z tymi cudami, czy one nadal są, mówią: No, no tak, to, to nie jest tak, że Antoni się zatrzymuje w drodze. Bardzo często te cuda mają charakter na przykład: zagrożona ciąża, modlitwa do świętego Antoniego, dziecko rodzi się zupełnie zdrowe. Chore dzieci, które zapadają na jakieś nieuleczalne choroby, po modlitwie do świętego Antoniego diagnoza nie ma żadnych zmian. Jest, jest uleczenie. Nie ma zmiany tych nowotworowych czy jakichś właśnie w negatywnym znaczeniu. Są uzdrowienia fizyczne, ale są też uzdrowienia duchowe, właśnie z uzależnień, z różnych opętań. Z różnych konfliktów rodzinnych, które nagle no, w cudowny sposób się rozwiązują. Wcześniej nie można było się porozumieć, a teraz no, no, dzieją się te cuda. Świadczą o tym właśnie i te wota, które ludzie zostawiają. Ostatnio jest to chyba dość że zostawiają srebrne lilie w mniejszej lub większym wydaniu. Ale też wpisują się do, do właśnie księgi cudów, czy też idą do ojców, zaczepiają i mówią, że zdarzył się jakiś mały cud, mały cud, który ktoś uznaje, że jest mały. Jeśli się temu przyjrzeć dokładnie, to, to dzieją się rzeczy wielkie. Najczęściej jednak właśnie te wielkie cuda związane z uzdrowieniem duchowym, no my ich nie poznajemy. A jeśli poznajemy, to w konfesjonale. A więc to wszystko no, ma swoją tajemnicę i Antoni ma też no, odpowiedni klucz do serca człowieka. Tak właśnie powiedział mi jeden z ojców, z ladecznicy, ludzie przychodzą tutaj ze swoimi intencjami, swoimi prośbami, a czasami Bóg daje im coś zupełnie innego. Zdarzają się na przykład osoby, które przychodzą i mówią, że prosili o uzdrowienie, a tego uzdrowienia nie dostali. Ale dostali. Uzdrowienie w patrzeniu na swoją chorobę, że dzisiaj zupełnie inaczej przeżywają cierpienie, że Bóg przez świętego Antoniego pomógł im tą chorobę przyjąć w zupełnie inny sposób i zobaczyć, że dzięki tej chorobie zdrowieje moja dusza. To też jest no, niebywały, niebywały cud, chyba najlepszy z cudów, żeby pozwolić Bogu działać w jemu wiadomy sposób niekoniecznie zyskując tą łaskę, którą ja chcę. Ojcze wspomniał, ojciec o wielkim odpuście. No już w przyszłym tygodniu do Radecznicy ściągnął nieprzebrane Rzesze Wiernych na odpustku czci świętego Antoniego. Dlaczego warto się tam wtedy pojawić? Warto się tam pojawić w każdym czasie. W czasie odpustu myślę, że w sposób no taki uprzywilejowany. Żeby poznać to miejsce, zobaczyć jego charakter. To nie, jest, to nie jest odpust, jaki znamy z Jasnej Góry, z Kalwarii Zebrzydowskiej, ma zupełnie inny wymiar. Jest taki bardzo ludowy, taki, tak, ma taką nietypową atmosferę i jest to wszystko, no proste, ma charakter właściwie takiego, dzisiaj powiedzielibyśmy, Stworzonego na schemacie 40-godzinnego nabożeństwa plan. Ponieważ zaczyna się już dzień wcześniej od nabożeństwa czerwcowego, od nieszporów. później, właśnie z kaplicy na wodzie, ma miejsce procesja do Bazyliki. Tam odbywa się czuwanie wraz z koncertem uwielbienia. Tam jest Myszało Północy, najczęściej w intencji powołań. A potem inicjatywę przejmują wojownicy Maryi i prowadzą czuwanie do, do samego rana. No w dniu kolejnym msze święte ku czci świętemu, świętego Antoniego, kazania wygłoszone właśnie w tym, w tym duchu, w tej atmosferze. Msza święta o dziewiątej w kaplicy na wodzie. W tym roku będzie przewodził jej biskup Damian Muskus. Później Msza święta, suma odpustowa, w samo południe w Bazylice. Albo tak jak to było dawniej, na, na schodach przed Bazyliką. Wtedy już tej mszy przewodniczy ordynariusz miejsca. Rozumiesz, że w jakiś sposób radecznica jest dla ojca ważna, dlatego że ojciec pochodzi z tamtych stron. Czy może się ojciec podzielić jakimś świadectwem dotyczącym właśnie radecznicy i świętego Antoniego? osobistym z naszymi słuchaczami. No tam się wychowałem, właściwie w parafii obok, w parafii Mokrelipie. Radecznica to właściwie był obiekt częstych podróży wraz z rodzicą na rowerach, najczęściej na, na odpust świętego Antoniego. I to był tradycyjny schemat, że najpierw jechaliśmy właśnie na wodę żeby tam nabrać tej wody, napić się po, po tej podróży rowerowej. Ale naszym celem była właśnie suma odpustowa. I pamiętam zawsze wypiekliśmy się nieźle przy tych schodach obecnej Bazyliki. Ołtarz był, był na samym szczycie. Każdy gdzieś tam szukał skrawka zieleni pod drzewem jakiegoś cienia, żeby żeby się totalnie nie spiec. Jako dziecko no, teraz niewiele pamiętam, ale robiło to na mnie niesamowite wrażenie, szczególnie właśnie widok habitów. Pamiętam ten pamiętny rok 1995, i nie tyle sam pożar, ale pamiętam, że przed pożarem właśnie tą suknię, obraz Świętego Antoniego, relikwiarz Świętego Antoniego, który tam przybył na 800-lecie urodzin, niespotykane tłumy w tym kościele. To, co mnie właśnie zachwycało, gdy tak nawet w niedzielę sobie od czasu do czasu przybywaliśmy do Radecznicy, no to właśnie widok już świętej pamięci brata Zdzisława, który wynosił ten kielich nakryty welonem, układał to wszystko pięknie na ołtarzu, poprawiał welon. No mnie to dziwiło, bo u mnie w parafii nie było czegoś takiego, że ten kielich był tak no, po prostu z namaszczeniem wynoszony. Mnie to dziwiło cały ten splendor, tak, taka dbałość o liturgię. I, I Antoni zawsze był mi o tyle taki bliski, że właśnie kojarzył mi się z tym habitem, który często wtedy tam widziałem. Że, że to jest taki bliski święty, który, który potrafi o człowieka zadbać. I gdzieś na tym gruncie no pewnie to powołanie się u mnie zrodziło. Dzisiaj, gdy na to patrzę, no to, to mogę powiedzieć, że, że jakimś też impulsem do, do tego odkrycia, przynajmniej u mnie, powołania był, był właśnie mój już świętej pamięci wujek, ojciec Wiesław Murawiec, też Bernardyn, który, któregoś pamiętnego popołudnia, gdy szliśmy na cmentarz całą rodziną, z ciotkami, wujkami, wziął mnie na tyły, całego peletonu i mówi: Słuchaj, może ty byś chciał pójść do zakonu. To ja ci. Pomogę, wyjaśnię jakie tam kroki, co masz napisać, co kiedy przywieźć. Ja wtedy na niego tak spojrzałem ze złością i mówię: No, chyba wujek oszalał, broń Boże. No i się zaparłem w tym, ale trwało to kilka lat. Później się do niego zgłosiłem, że, że tak, chcę, ale już wtedy chciałem, tylko bałem się tego przyznać. No i święty Antoni tak poprowadził, że doprowadził. No, i tak się, tak się stało, że stałem się też tym jednym w brązowym habicie, i muszę powiedzieć, że Antoniemu właśnie no wiele zawdzięczam, może nie jakąś konkretną łaskę czy jakiś cud, ale przede wszystkim to, że, że przez te lata no, pomaga mi ciągle odnajdywać w sobie tą wiarę, którą czasami gubię. I zawsze jak tam jestem, właśnie w domu u rodziców, przyjeżdżam do radecznicy, przychodzę przed ołtarz. Jakby mówiąc Antoniemu, no wiesz, to co zawsze, zaopiekuj się mną, bo ja, ja wiesz, jaki jestem nieobliczalny. Miej rękę nade mną. Na sam koniec, gdyby miał ojciec zaprosić naszych słuchaczy do radecznicy, to co by im ojciec powiedział? Że warto nie tyle, by szukać cudów, tak jak to głosi responsorium do świętego Antoniego, śpiewane tam codziennie w każdych ilościach możliwych. Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego. Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego. Jedźmy tam nie tyle szukając cudów, jakichś niezwykłych znaków, ile po prostu w takiej zwykłości tego miejsca, bo, bo jak ktoś tam przyjeżdża pierwszy raz, może się zaskoczyć. Co? Taka wieś? Tutaj nic nie ma. Wiadomo, teraz się to wszystko rozwija, teraz to wszystko nabiera zupełnie innego kolorytu. Ale właśnie w takim zwykłym miejscu, wśród zwykłych, prostych ludzi, ale z wielkim sercem, Antoni potrafi przede wszystkim pokazać, no właśnie, na czym polega nasza wiara, jak my, my tę wiarę w sobie mamy rozwijać. Tak więc, jeśli mamy tam jechać z ciekawości, to tak, jedźmy żeby pozwolić się świętemu Antoniemu zaskoczyć. Ojciec Alojzy Garbasz był moim Państwa gościem. Bóg zapłać ojcze. Bóg zapłać. Pokój i dobro. Pokój i dobro.